Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Magicznego Kociołka w kolejnym filmie, w kolejnym tutorialu. Kochani, dzisiaj przychodzę do Was ponownie z dekorem, ale takim troszeczkę innym. Jak już możecie tutaj zobaczyć po dodatkach, które przygotowałam, będzie to coś właśnie halloweenowego. I tak troszeczkę, jak już po tytule wiecie, z recyklingu. Zaraz Wam wszystko opowiem, co i jak. Mianowicie, kochani, jak robicie zakupy w Magicznym Kociołku, to Madzia tam często jako gratisy dorzuca takie kociołki. Jest to naprawdę bardzo fajny pomysł taki na reklamę kociołka, ponieważ jest to kociołek z jakimiś dodatkowymi, kochani, gratisowymi tekturkami. Jak odwiedzacie mój kanał, to mogliście zobaczyć, że ja Wam te kociołki już pokazywałam przy okazji zakupów właśnie w Magicznym Kociołku. I kochani, tutaj mam 4 takie kociołki. Jak już myślę, się domyślacie, co będzie moim dekorem. Oczywiście moim dekorem będzie kociołek halloweenowy. Ja też postanowiłam wykonać taką ozdobę bardziej dedykowaną dla dzieci, z tego względu, że Halloween no, jest taką zabawą też. Znaczy z okazji Halloween organizuje się po prostu takie zabawy dla dzieci. Zbieranie cukierków i tak dalej. U nas Halloween jest coraz bardziej popularny, nawet u mnie na osiedlu co roku odbywają się właśnie takie halloweenowe zbierania cukierków. Także jeżeli ktoś też uczestniczy w takiej zabawie i ma swoje dzieciątko, to na przykład taki dekor może sobie powiesić na drzwiach wejściowych. U nas właśnie jest to tak zorganizowane, że osoby, które chcą uczestniczyć w takim zbieraniu cukierków, że dzieci chodzą po mieszkaniach. No bo oczywiście nie każdy chce, nie każdy lubi, nie każdy jakby popiera. No to żeby było wiadomo, w czyje drzwi zapukać, to po prostu jakoś drzwi wejściowe są przeozdobione halloweenowo, żeby wiadomo, żeby nie zakłócać spokoju innych mieszkańców, to w ten sposób u nas zdecydowano, że osoby, które chcą uczestniczyć, to właśnie sobie po prostu przeozdabiają drzwi. Także dla osób, które uczestniczą w takich zabawach i które też właśnie w ten sposób oznaczają swoje mieszkanie jako mieszkanie, gdzie można przyjść właśnie po cukierki lub po psikusa, to jest, myślę, taka ozdoba właśnie pod tą zabawę. Także kochani, ja dzisiaj właśnie chciałabym z Wami wykonać taką ozdobę. I to, co jest też w sumie dosyć istotne, to wykorzystam sobie właśnie te kociołki, które tutaj widzicie, bo jakby tak sobie po prostu potem popatrzyłam na te kociołki, no jak wyciągnę te tekturki, które tutaj są, tu są akurat bardzo fajne gałązki, które można wykorzystać w pracy, i listeczki, ja bardzo lubię wykorzystywać takie gałązki w swoich pracach, no to zostanie nam tekturka kociołka. No i trochę, że tak powiem, szkoda ją wyrzucać, można ją wykorzystać. I idąc za myślą pieska z popularnej dla dzieci bajki, nie wyrzucaj, wykorzystaj. Także myślę, że jest to takie motto, które przyświeca mi w tym tutorialu. I tu mam jeszcze, kochani, taki kociołek właśnie, troszeczkę też można powiedzieć około halloweenowy. I myślę, żeby sobie wykorzystać to miotło i tego nietoperka z tego kociołka. Żeby mój kociołek był sztywniejszy, to ja postanowiłam, że po prostu skleję sobie 2 takie kociołki. Wtedy ta ozdoba będzie też troszeczkę sztywniejsza, bo wiadomo, ta bermata nie jest jakoś ekstremalnie gruba. Ona ma taką grubość standardową, jeżeli chodzi o tekturki, które są jakby tutaj dołączone. Więc nie jest on bardzo sztywny. Oczywiście można tych kociołków skleić sobie więcej. Wtedy jakby jeszcze bardziej uzyskujemy sztywniejszą tą pracę, troszeczkę bardziej może wytrzymają na jakieś wygięcia, natomiast jeżeli nie będziemy nic z nią robić, a będzie służyła nam tylko jako ozdoba, wiecie, nie będzie gdzieś tam bardzo obracana, że tak powiem, w rękach, to wiadomo, że to się nie uszkodzi. Ja postanowiłam, że wykorzystam tylko 2. Także tutaj mam taki z literkami. Te sobie odłożę, bo tych nie będę wykorzystywać. Będę wykorzystywać ten oraz ten. Więc ja sobie po prostu usunę te gałązki, które tutaj są, bo oczywiście chcę je wykorzystać.
Możliwe, że część wykorzystam też w swojej dzisiejszej pracy. Więc zaraz sobie to wszystko zrobimy. Oczywiście kociołki po sklejeniu uzyskają swoją jeszcze inną ozdobę, okleimy je dodatkowo papierem, no bo przecież no tutaj będą, że tak powiem, no będą dziury po tych tekturkach, także trzeba to będzie jakoś zakryć, ale myślę, że jak tutaj położymy papier i potem ozdoby, to naprawdę nie będzie, no na pewno te dziurki tutaj po tych tekturkach nie będą widoczne, a myślę, że też naprawdę nie będzie, no nie będzie jej można wyczuć. Tak myślę. Sobie to jeszcze to wyciągnę. Nie chcę, żeby mi się te gałązki uszkodziły. Także wyciągam sobie je powoli. I zaraz Wam jeszcze powiem, co chciałam wykorzystać w swojej pracy. Sobie tutaj pousuwam te tektureczki. Taką czarownicę. Jest nietoperz, którego chciałam wykorzystać. Jeszcze się zastanawiałam, czy z tych kociołków z literkami nie wykorzystam sobie też jakiś właśnie literek do stworzenia napisu. Myślałam, że mam jeszcze jeden taki kociołek z tymi literkami, ale niestety go nie znalazłam. Dobrze. I kochani, tekturki halloweenowe. Jak widzicie, to ja mam przygotowane różne tekturki. To Wam tylko chciałam pokazać, jakie halloweenowe tekturki, oczywiście niektóre, tylko z bogatego asortymentu magicznego kociołka można zakupić. Ja natomiast bardzo chciałam wykorzystać tą dziewczynkę, ponieważ moja ozdoba będzie bardziej dedykowana dla dziewczynki. Więc tu jest taka słodka czarownica, dziewczynka z misiem. Mam też taką mumię. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ponieważ jakby kociołek sam w sobie nie jest dosyć dużą tekturką, więc też nie chciałam tutaj, wiecie, naciskać nie wiadomo ile tych różnych tekturek. Także to jest jedna rzecz. Papiery, kochani, z jakich będę korzystać, to papiery jesienne. Jesienne papiery z Kratoklok. Jeszcze czekajcie, bo tutaj wbrew pozorom powiększyłam swoją pracownię, ale nadal gdzieś tutaj brakuje mi miejsca. Słuchajcie, mam takie bazowe papiery. Bazowe papiery o wymiarze 30×15 to są bazowe papiery dedykowane do jesiennej kolekcji z Craft O'Clock, więc ja sobie z tych papierów wykorzystam, bo też chciałabym, żeby jakby tutaj tło było w miarę gładkie, nie miało jakichś większych takich ozdób. Tu mam jeszcze jeden arkusz z małej kolekcji 15×15, właśnie z tej jesiennej kolekcji, i chciałam sobie wykorzystać ten arkusz na tył, ale jeszcze zobaczymy. To, co mogę Wam powiedzieć, to na pewno kościołki są na tyle małe, że spokojnie kolekcję 15×15 można tutaj wykorzystać. Dalej, jeżeli chodzi o halloweenowe ozdoby, to bardzo spodobały mi się dodatki od Alchemy of Art. Także ja już sobie tutaj powycinałam te dodatki, które chciałabym, żeby znalazły się w moim dekorze. Natomiast tutaj oczywiście mam jeszcze więcej tych dodatków niewyciętych, więc jeżeli coś tam będzie mi potrzebne, to sobie na pewno jeszcze dotknę. Mam też takie dodatki jesienne. Ja nie kupowałam całych tych kolekcji. Kochani, wzięłam tylko dodatki, bo jakby jesiennymi kolekcjami posiłkowałam się od Craft O'Clock, więc może coś tutaj jeszcze, wiecie, listeczki jakieś sobie dotnę. W każdym razie mam właśnie kolekcję dodatków Gold Autumn, kolekcję halloweenową z Alchemy of Art. Jako bazę wykorzystam papiery z kolekcji jesiennej Autumn Beauty od Craft O'Clock. Kwiatuszki do ozdoby, tym razem w kolorze pomarańczowym. Tutaj mam jeden brązowy, ponieważ mój dekor będzie bardziej utrzymany w kolorach takich pomarańczowych, dyniowych, można by powiedzieć. Ja korzystam, tego Wam chyba jeszcze wcześniej nie pokazywałam, jeżeli wykonuję takie kwiatuszki, to ja korzystam z takich gotowych płatków. Takie gotowe płatki kupuję w sklepiku na strychu, w zestawach. Są różne zestawy, różne kolorystycznie, różne są te płatki. Jak nie mam możliwości, żeby sobie zrobić
kwiaty od podstaw, to często właśnie korzystam z tych płatków i można je naprawdę fajnie formować, fajne kwiatuszki z nich wychodzą. Mam też coś takiego, kochani, co znalazłam ostatnio w Pepco. To jest, czekajcie, tutaj znajdę po polsku, użytkowanie i pielęgnacja. W zasadzie nie jest napisane dokładnie, co to jest, natomiast jest tylko dopisek, że jest to potpourri. No tutaj jakby jest napisane, że to jest taka dekoracja do prac wykonywanych ręcznie. I to wygląda jak małe dynie. Natomiast no to na pewno nie są małe dynie, chyba że jakoś specjalnie spreparowane. Ale są naprawdę fajne, fajnie to wygląda. Więc ja bym sobie coś tutaj, wiecie, jakiegoś pojedynczego takiego wyciągnęła, bo naprawdę szkoda, że tego nie widziałam wcześniej, bo naprawdę wygląda to mega. Może to są małe dynie, wiecie, w taki dziwny sposób wysuszone, ale naprawdę wygląda to mega. Także mam właśnie to, bo jakby dynia jest tym elementem takim nieodzownym, jeżeli chodzi o Halloween. Także kochani, myślę, że to wszystko, co będę, z czego będę dzisiaj korzystać. Jeszcze się zastanawiam, jak tutaj wyciąć dziurki, kochani, na ten, w tym kociołku, żeby tutaj po prostu móc zrobić zawieszkę. Może jakoś mi się tutaj uda, żeby to wiecie, fajnie wyglądało. No i ewentualnie sznureczek do przeciągnięcia. Ja mam taki lutowy sznureczek, który jakby najbardziej będzie mi tutaj pasował do tego mojego dekoru. I tyle. Myślę, że z takich podstawowych rzeczy, z których będę korzystać, no wiadomo, kolejne sztuki. I bierzemy się do roboty, kochani. Także ja sobie najpierw oczywiście skleję moje kociołki. Jeszcze się zastanawiam, czy przypadkiem nie wziąć trzeciego tego kociołka, ale być może to mi wystarczy. Papier też jest dosyć gruby, to mi to usztywni. Także coś sobie tu pokleimy. Wiecie, jak te dziury są takie po tych tekturkach stosunkowo duże, to oczywiście można sobie to uzupełnić jakąś dodatkową no, skrawkiem tekturki, takim, który nam przykładowo może zostało nam po wyciągnięciu tektury, które chcemy użyć do naszego dekoru. Także ja sobie to najpierw tutaj gdzieś, wiecie, jakoś posklejam. I zobaczymy, czy będę jakoś tutaj łatać sobie te dziury. Przykleję mój kociołek. Jest tak, że myślę, że sposobów na wykorzystanie tych kociołków jest naprawdę całkiem sporo. Teraz zobaczymy, co ja bym sobie mogła tutaj, wiecie, wykorzystać. Jeszcze sobie to tak dopasuję, żeby to było dobrze sklejone. Żeby tutaj nie widać było, że one się jakoś tutaj, wiecie, rozjeżdżają. Ja sobie zrobię bazę. Tą tylnią, plecki znaczy się, obrysowujemy. Czekajcie, bo nie wiem, czy jestem w kadrze, więc ja się troszeczkę tu przesunę. Znaczy to miejsce, gdzie są te dziurki, to coś tu się postaramy. Ja mam przygotowane skalpel, ale zobaczymy, czy mi to wyjdzie, tak żeby to po prostu wyciąć. Coś mi się tutaj... Wycinamy kociołek. Ja sobie takie skrawki z takiego wycina... Wiecie co, ale żebym tutaj zrobiła stopę. Nie zauważyłam tego. No teraz to będzie troszeczkę kijowo wyglądało. No cóż, no zdarza się niestety coś takiego, że mi po prostu źle sobie wycięłam, nie zauważyłam tego. Ja sobie to po prostu dokleję. Po prostu przez przypadek, kochani, obcięłam kociołkowi nóżkę.
ale nie jest to nic, czego nie można uratować. Wezmę inne nożyczki, bo to się ciężko się manewruje. Ja sobie te skrawki potem wykorzystam ewentualnie na jakieś drobne listeczki. Tu już, wiecie, muszę zadbać o to, żeby tą drugą nóżkę jednak tutaj kociołkowi wyciąć, żeby nie było kolejnej wtopy. Czekajcie, gdzie jest? Teraz zgubiła mi się nóżka. Jejku, czy ja ją tutaj dziś mam? No dziś mi się, wiecie co, zgubiła, nie widzę jej, naprawdę. No nie wiem, co się z nią stało. Wiecie co? Naprawdę mam ciężki dzień. Dobra, jakoś tam dotnę tą nóżkę, najwyżej ją po prostu z czegoś tam, mi się, mam nadzieję, uda ją dopasować. No nie wiem, co się z nią stało. Dziś mi się albo odwrócił ten papier. Znajdzie się pewnie w najmniej oczekiwanym momencie. Dobra. Ja sobie tutaj zobaczę, widzicie, no niestety się tutaj ta nóżka troszeczkę... Nie wiem, czy nie wytnę tego jeszcze raz, wiecie co, bo nie bardzo mi się to podoba, więc po prostu zrobię to jeszcze raz. No zdarzają się takie rzeczy, więc myślę, że to jest norma. Jakby czasami, no czasami tak bywa, czasami się tak zdarza. Także teraz sobie poszukamy innego. Mam taki żółty. Więc kochani, ja się biorę za wycinanie, a wy sobie przez chwilkę posłuchajcie muzyczki.
Ok, kochani, mój kociołek jest już gotowy, oklejony. Ja go jeszcze tutaj przyciemniłam listresem, żeby jednak te krawędzie tutaj, te turki, tej bermaty, którą tutaj widać, no nie rzucały się tak bardzo w oczy. On też tak fajnie wygląda po prostu na krawędziach, taki jest przycieniowany, więc myślę, że warto ten akcent dodać do takiego dekoru. No i kochani, co dalej? No dalej mamy tutaj wycięte przeze mnie elementy. Ja sobie tutaj wyciągnę. Wyciągnę sobie te elementy, które chciałabym, żeby znalazły się na moim dekorze. Ja sobie myślałam tak. Wyciągniemy. Mam jeszcze jakąś kotkę. Tu miałam początkowo taką czarownicę, ale stwierdziłam, że właśnie będzie ta. Tu mam jeszcze duszkę. Tu mam różne dynie, więc sobie tą dynię tutaj, tą dziewczynkę damy tu. Coś sobie tutaj pokomponujemy. Tu mam jeszcze różne dynie. Nie chciałabym jej za bardzo zasłaniać, ale zaraz zobaczymy. Tu jeszcze jakąś dyńkę sobie z tyłu damy. Coś świeci mniej więcej sobie tutaj tworzę. Mam też kociołek. Słuchajcie, kociołek. Tylko jak ja dam ten kociołek tutaj, to ona będzie nam taka troszeczkę zasłonięta. Ja sobie jeszcze z tych kwiatków obetnę ogonki. Kwiatusie. Tu mam jeszcze duszkę, ale duszek tam się nie za bardzo gdzieś tu zmieści. Tu mam, kochani, miotłę. I tę miotłę chciałabym tutaj gdzieś ją tutaj umieścić, żeby była. No myślałam też o tej miotle tej. Może w tą stronę tutaj. Tak. Mam jeszcze więcej dyń. Tu mam jakieś cuksy. Tu mam jednego takiego nietoperza. To bym go tutaj gdzieś umieściła. Chociaż wiecie co, może inaczej. Ten może by poszedł tu. Ten może gdzieś tu. Jakaś tutaj minimalna kompozycja kwiatowa by nam się przydała. Może wystarczą tylko te dwa kwiatuszki. Poczekajcie jeszcze chwileczkę. Zanim, gdzie jest etap projektowania. Tu mam jeszcze parę rzeczy takich. Tu mam jeszcze jednego cukra. Jakoś tutaj jeszcze miałam takiego. Coś bym w tym tle zrobiła, ale z drugiej strony nie chcę też za bardzo zakrywać tego papieru. Także myślę, że zostawimy to w ten sposób. I po prostu zabierzemy się za zaklejenie. Ja sobie jeszcze będę nagrzewać klej na gorąco, bo jeszcze myślałam o tej dziewczynce, żeby ją dać z tą tekturką, ale myślę, że za dużo tego wszystkiego tutaj będzie, dlatego zostaje moja czarownica. Ja troszeczkę tu podprostuję ten domek. Troszeczkę go tutaj, wiecie, gdzieś na krawędziach, żeby ta biel aż tak bardzo się nie rzucała w oczy. Troszeczkę sobie go przycieniuję. Ok. Domku nie będę podnosić, więc on będzie tutaj po prostu przyklejony. Natomiast resztę sobie coś tutaj popracujemy z dystansem. Natomiast domek będzie po prostu przyklejony.
Tu mam dziewczynkę, tu mam jeszcze takie drewienko, ale ono tutaj nie w 5, nie w 10. Tu mam tą dziewczynkę. Za nią na pewno ma być miotła. Prostujemy. Wyżej damy. Tu by była moja dziewczyna. Może jeszcze ta tekturowa miotła. Więc i tak. Dziewczynka i tak będzie na lekkim dystansie. Za nią może bym sobie jakąś dynię dała. Ta dynia mi się bardzo podoba i też nie chciałabym jej za bardzo zakrywać. Może tak. Jeszcze taką dynię. Tu wiecie, chcę coś po tej stronie tu je uzupełnić, żeby nie było tak pusto. Jeszcze takiego dyniaczka. Aha, kociołek miał być, kociołek. Już bardzo chciałam, żeby się znalazł kociołek tutaj. Jedynie to praktycznie nie widać. Ale coś jednak tu bym, wiecie, da. Taka dziura jest. Może tego dyniaczka. Zaraz go wytniemy. Też przyszedł mi do głowy jeszcze inny pomysł, żeby pogrzebać w tych dodatkach, które są w tych dodatkach jesiennych do kolekcji Autumn Beauty. Więc ja tu gdzieś chyba miałam jakieś takie fajne, większe dynie, które mogłyby się sprawdzić. Chciałabym, żeby to była prosta dynia, bez żadnych jakichś takich udziwnień. Zaraz zobaczymy, czy coś tutaj znajdę, słuchajcie. Jest. I to nawet taka całkiem fajna. Dynika. A tych dyni, słuchajcie, tutaj mam całkiem sporo. Także myślę, że zaraz tutaj któreś wykorzystamy. Po prostu nie chciałabym, żeby tutaj było aż tak pusto. Więc możemy sobie taką dynkę tutaj gdzieś umieścić. Tu mam jeszcze jedną taką mega dużą, ale dobra. To sobie ściągamy, to za chwilkę. To też. Przyciągniemy sobie tą tekturkę na brzegach. Dobra, jeszcze ta. Okay, i tu myślałam, żeby ją dać tu. Okay.
Miotełka. Jeszcze jedna miodełka. Dobrze. I teraz dziewczynka. Żeby było widoczne te miotełki, ale tak wszystko z sensem. Zaraz sobie tutaj zobaczymy, czy to będzie taka ta. Czy to będzie taka kosteczka dystansowa. Może jeszcze większą, wyższą. Ja sobie dziewczynkę tą małą czarownicę podkleję na kostkach dystansujących. Mam tutaj takie kosteczki. Tylko jeszcze muszę zobaczyć, w których miejscach ją popodklejać. Dobrze, będzie tak, pasuje idealnie. Robię na kleju. To ściągnęłam. Nie widzę po prostu tak pod te światło, czy ja to pościągałam, te wszystkie te, ale wydaje mi się, że chyba tutaj zostawiłam. Tak, tutaj zostawiono jedno. Teraz sobie to przymierzymy. Czekajcie. Tak, żeby mi tutaj. O, teraz. Dobra. Super. Śmiećki sobie szybciutko sprzątniemy. Dobra. I następne elementy, czyli tutaj ta taka troszeczkę upiorna dynia. Ja sobie tu podkleiłam, to jej nie wcisnę. Dobra. Może być ta. W takim razie tu jeszcze. O, tutaj jest dużo. Tak. Kociołeczek. Obowiązkowo musi być. Dobra. Jedną może taką dynię sobie tutaj zrobimy. Mniej więcej tak. Nie, to też jeszcze chciałam, żeby były te kwiatuszki, to może tą dynię tu gdzieś podniesiemy, żeby było ją widać. Kwiatuszek, może będzie mniej tych kwiatuszków, słuchajcie. Sobie tu muszę to formować.
dodać jeszcze. Okej, kociołek. Cuksy. Bo to jednak Halloween. Także sobie gdzieś tutaj dołożymy troszeczkę tych cukierasków. Może jeszcze tu gdzieś dołożę. O. Dobra. Nietoperze. To sobie tutaj też nietoperze zrobimy na dystansie. Zrobimy sobie tego. Chociaż wiecie co, może jednak będzie ten. To sobie go zrobimy na dystansie. Tu mam jeszcze parę takich fajnych. Tu mam jeszcze jednego nietoperza. Tu mam duszka i kota, ale to już jest za dużo. Myślę, że chyba tyle. I będziemy kleić. Jest kociołek, jest dziewczynka. Najwyżej sobie jeszcze tam gdzieś dotniemy parę tych cuksów, cukierasków, żeby tutaj też je dodać do tego kociołka. I na samym końcu, kochani, przeciągniemy sznureczek przez kociołek, żeby można go było po prostu zawiesić i nasza ozdoba będzie gotowa. Kochani, zabieramy się za klejenie tej mojej kompozycyjki, którą tutaj mam. Także no, muszę sobie, wiecie, pościągać te elementy, które tutaj widzę. Klej na gorąco mi się już nagrzał. Na część oczywiście, wiadomo, podkleję sobie na kleju i na kosteczkach dystansowych. Tak, żeby coś, wiecie, tutaj się działo, to wszystko nie było takie płaskie. No wiadomo, nietoperka sobie troszeczkę podprostujemy. I moje kosteczki. I już się zabieramy za klejenie. Dobra. Zobaczymy potem finalnie, jak to będzie wyglądać z tymi elementami, które umieściłam na tym swoim kociołku. I zobaczymy, czy coś będziemy jeszcze dodawać. Okej. Jest nietoperz, ja go sobie tutaj, tam, dobra. Co tu jeszcze mam ruchomego? Cuksy, ale wiecie co, użyję sobie różnych kosteczek. Mam takie kosteczki dystansujące o różnej grubości. Mam chyba 1 mm, chyba tutaj mam troszeczkę grubsze. Wydaje mi się, że to jest bardziej 2 i 3, więc mam 1, 2, 3. Także chciałabym, żeby te cukiereczki, które tutaj są, też jednak, wiecie, na różnym tym dystansie były. Wiecie co, nie mogę tego odkleić. Sobie przykleimy dwie. Będzie mi łatwiej pęsetką niż paznokciami. Dynię, więc dynia też na pewno będzie na dystansie. I zawsze jak nie macie kosteczek dystansujących, możecie użyć kawałków bermaty. Nawet takich resztek, które wam zostają po wyciągnięciu tekturki, to naprawdę też spokojnie można tego użyć. Już sobie ściągamy te foliki. Dobra.
Mój dniaczek gdzie tu? O, kociołek i tu jest jeszcze jedna dynia. Trochę grubiej. Ja sobie zrobię tak, słuchajcie. Ja sobie zrobię tutaj tak. To odkleję. Potem poszła ta dynia. Ok. I mój kociołeczek. Który będzie mniej więcej tu. I też sobie go tutaj podkleję. Jedną kosteczką. Może troszeczkę niżej tego ciągle. Mam jeszcze taką dymiaczkę i mam jeszcze te cuksy. Więc tu na pewno mamy takie kosteczki. Staram się to tak zróżnicować, żeby tutaj używać tych różnych kosteczek dystansujących. Jedne 1 mm, 2 mm, 3 mm. Tak, żeby nie było wszystko jednakowo. Tu jedna troszeczkę kleju sobie ten dany. Żeby trochę był taki poślizg. I zaraz sobie to tutaj. Dobra, niech będzie tutaj. I jeszcze mam to. To tutaj sobie damy takie. I teraz widzę, że zapomniałam troszeczkę potuszować te elementy, więc nadrobię z tym. Gdzieś mi dałam gąbkę. A jest. Dobrze, chciałam, żeby to mniej więcej było tutaj. Dobra. Troszeczkę tu. Jeszcze sobie zrobimy tą dynię. Się bardziej odrywałam te folijki niż same te kostki. Dobra. Czy ja ją tutaj zmieszczę? Tutaj sobie jeszcze nie odrywałam tej jednej. Ja tą dynkę tutaj zmieszczę. Może i nawet się zmieścić. Dobra, jest. Tu chciałam, żeby były kwiatuszki. Sobie te osłonki z tych kosteczek usunę. I już bierzemy się dalej do roboty. No i kwiatuszki, słuchajcie. Kwiatuszki sobie zaraz dodamy. Potem będziemy się zastanawiać, czy jeszcze jakieś elementy. Ja lubię w swoich kompozycjach takich, no właśnie mi się skończył klej na gorąco. Muszę sobie dołożyć kolejny. Także chciałam, żeby mniej więcej był tutaj. Jeden kwiatuszek. Zaraz będziemy działać, kochani, z kolejnym. Brązowe, bo najbardziej ta kolorystyka tutaj mi, słuchajcie, pasuje do tych moich ozdób, tych wszystkich elementów do wcięcia.
takiej kolorystyce bardziej, że tak powiem, dyniowej chciałam zrobić ten dekor. Jesiennej też jest jeszcze jesień, także ja jeszcze jestem w fazie tworzenia takich projektów jesiennych. To muszę powiedzieć, że to w ogóle jest mój pierwszy taki projekt, taka praca około Halloweenowa. Ja wcześniej w ogóle takich rzeczy nie robiłam, ale jakby zachęciły mnie te naprawdę tekturki w magicznym kociołku. Są naprawdę bardzo fajne. Zerknijcie sobie też, jeżeli macie jeszcze taką możliwość, jeżeli chcecie jeszcze wykonać jakieś prace na Halloween, właśnie do działu Halloween, bo naprawdę są bardzo, bardzo fajne, urocze są te tekturki halloweenowe i naprawdę jakąś fajną pracę, jakąś fajną ozdobę na jakieś takie przyjęcie halloweenowe, jeżeli urządzacie, to naprawdę możecie coś takiego zrobić. Kochani, ja sobie tutaj dodam jeszcze listeczki. Troszeczkę takich jesiennych listeczków, ale ja miałam jeszcze fajne listeczki z elementów do wycięcia tutaj. Sobie zaraz zobaczę, co tutaj jest. Takie może kolorystycznie będą mi troszeczkę bardziej pasować. Zaraz zobaczymy. Są jeszcze różne dynie. Ok, wiecie co, ja wykorzystam, tutaj mam takie dwa, to sobie je szybciutko wytnę. I użyję ich też razem z tymi moimi wcześniejszymi dymy. Także to odkładam na bok. Ja sobie tutaj szybciutko wytnę te listeczki. Drugi. Dobra. I możemy sobie te listeczki tutaj gdzieś jeszcze, wiecie, jeszcze je gdzieś użyć. Tak, żeby dopełnić naszej kompozycji. Więc ja sobie je tutaj gdzieś sobie jeszcze tutaj poupycham. I jeszcze chciałam dodać to moje potpourri. Takie, które znalazłam. Także w ten sposób, żeby ten kociołek też było widać. Sobie może coś jeszcze dodamy. To są, wiecie, takie liście, bardziej liście mające ilustrować liście z drzew. Natomiast ja je tutaj po prostu jako ozdobę już taką liściową używam, także może tutaj jeszcze coś, albo tutaj od dołu. Okej, dobra. Na razie jest tak. Także zaraz tutaj dobierzemy się do tego. I zobaczymy, co to jest. No przyznam szczerze, pierwszy raz widziałam tą pepko. Wygląda to naprawdę bardzo zachęcająco. W sumie rzadko ostatnio jakby wchodzę na te działy. Pepko, gdzie można coś do rękodzieła zobaczyć, najczęściej zatrzymuje się na ubrankach dla dzieci. Także no, miło byłam zaskoczona, bardzo mi się spodobało, więc na pewno sobie je tutaj gdzieś użyję, bo wyglądają naprawdę super. Tu mam sobie jakąś taką malutką, da, widzicie, taką zupkę i dziurkę gdzieś tu. O, może tak, dobra, co, jakoś ją tutaj wkleimy. Co, może to w szczypczyki chwycę, będzie mi łatwiej. Tu
manipulować. O. Jest jedna. Tu mam jeszcze jedną taką fajną. Musimy ją tutaj gdzieś tam. Przepraszam, że ja tam, wiecie, od czasu do czasu wychodzę z kadru, ale po prostu jest mi tak lepiej jest mi zobaczyć po prostu te wszystkie elementy tej mojej pracy. Tu mi trochę kleju wyszło, ale zaraz się z tym jakoś uporamy, żeby to nie było tutaj widać. Dobra. I jeszcze może jakąś fajną taką maleńką. Tu. Może tu. Nie chcę też tutaj przesadzić, ale będzie jakaś fajna, mała taka mini. Patrzcie, no jest po prostu przecudne. Przecudne. Nie wiem, co to dokładnie jest. Nie jest chyba tam napisane. Musiałam tam zerknąć jeszcze raz. Poza tym, że jest to właśnie to potpourri. Teraz dużo sobie kleju nałożą, ale to nic. To będzie mój dyniaczek. Także myślę, że chyba już nic nie będę tutaj, kochani, dokładać. Ewentualnie mogłabym jeszcze jednego nietoperka sobie dołożyć, nawet takiego tekturowego, ale trochę za dużo by się tutaj takiej rzeczy działo. Tu gdzieś jeszcze klej spływa. Właśnie nie wiem, czy jeszcze nic takiego małego sobie tutaj gdzieś nie dołożę z tych elementów do wycięcia. Zaraz zobaczymy. Także tak jak wam, kochani, powiedziałam, jest to moja pierwsza w ogóle praca związana z Halloween. Nigdy wcześniej takich rzeczy nie robiłam. Takich halloweenowych. Prac, ani kartek, ani właśnie jakichś dekorów, ani nic podobnego. Także jest to mój debiut. Także jestem ciekawa waszych komentarzy. Czy mój pomysł na taką ozdobę wam się podoba? Czekajcie, mam taką nietoperkę. Tylko gdzieś tutaj, wiecie. Gdzieś go tu jeszcze może wcisnąć. No wiadomo, no, nie musi tu być. Ten jeden mi może wystarczy, nie? No chyba ten jeden wystarczy, bo też nie chcę tutaj... No, nie chcę za bardzo przesadzić z tymi wszystkimi ozdobami. Kochani, teraz jeszcze sobie zawiążemy sznureczek. Ja mam taki sznureczek i teraz czekajcie, muszę troszeczkę pomyśleć, jak go tutaj zawiązać, żeby to wyglądało fajnie. Dobra, jakoś może mi się to uda tutaj pokombinować. Czy mi się to uda tak wykombinować, jak ja sobie pomyślałam? To bym musiała troszeczkę być to nierówno ten ucięło, ale zaraz zobaczymy. I tu musiałabym już zrobić taki węzełek. No i chyba tak. Tak zostanie, że sobie tutaj zrobimy węzełek. Jakoś inaczej to będziemy kombinować z tym.
Jeżeli macie jakieś lepsze sposoby na zawiązanie tego, to oczywiście chętnie przeczytam, natomiast ja po prostu zawiązałam tak. No i myślę, że jeżeli trzeba by było troszeczkę bardziej zaciągnąć, ale on jest na tyle lekki, że na pewno się ta ozdoba utrzyma, więc jeżeli będziemy sobie chcieli zawiesić, no to jest już wszystko gotowe. Także kochani, w ten sposób prezentuje się moja taka mała ozdoba halloweenowa, bardziej dedykowana właśnie pod takie przyjęcia halloweenowe dla dzieci. Także kochani, ja jestem bardzo ciekawa waszych komentarzy, co myślicie o wykonanej przeze mnie pracy. No i napiszcie też w komentarzach, kochani, czy tworzycie też coś właśnie z takich prac około halloweenowych na Halloween, czy tworzycie jakieś ozdoby, czy w ogóle planujecie. Bo myślę, że naprawdę bardzo fajnie jest, jeżeli ktoś z was urządza oczywiście, bo wiem, że są takie osoby, które lubią się w to bawić i urządzają takie przyjęcia halloweenowe. To wykonanie takich własnoręcznych ozdób myślę, że jest dodatkowym atutem takiego przyjęcia, a więc myślę, że jako osoby, które gdzieś tam paramy się rękodziełem, to mamy pole do popisu w tej dziedzinie. Także kochani, ja jestem ciekawa waszych komentarzy. Co myślicie o moim dekorze? No i oczywiście podzielcie się, czy wykonujecie jakieś prace właśnie takie związane z Halloween. Mój dekor prezentuje się w ten sposób. Także kochani, ja was oczywiście serdecznie zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Także zapraszam was oczywiście do dołączenia do grupy naszej na Facebooku, gdzie możecie się dzielić swoimi pracami, które wykonacie z użyciem kociołkowych tekturek. Są oczywiście organizowane różne konkursy, także zachęcam was również do udziału, bo naprawdę myślę, że można wygrać fajne nagrody. Także myślę, że warto próbować, warto brać udział w konkursach i warto oczywiście zawsze dzielić się swoimi pracami, które wykonacie z kociołkowymi tekturkami. Jest nas coraz więcej w społeczności takiej tutaj naszej kociołkowej i na Facebooku, i na YouTubie, i na Instagramie, także kochani, ja was serdecznie zapraszam, a jeżeli oczywiście poszukujecie ciekawych tekturek, to zapraszam was do sklepu Magiczny Kociołek, tam tych tekturek jest naprawdę mnóstwo. Macie tam wrzuca na bieżąco różnego rodzaju nowości, jeszcze nowości, kochani, są przed nami, także śledźcie nas, śledźcie nasze media, nasze social media, gdzie na pewno pojawią się zapowiedzi, nowości. No i oczywiście ja ze swojej strony pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa.